Cześć! Dzisiejszy filmik to vlog numer jeden z serii Najpiękniejsze plaże Florydy. Zabieram Was do Fort Myers Beach. Pokażę Wam nie tylko tą wspaniałą plażę i jej mieszkańców, pijane pelikany, ale i miasteczko o tej samej nazwie. Niesamowicie kolorowe i radosne miejsce. Urządzimy też sobie małe zwiedzanko domków letniskowych w samym centrum oraz mariny, w której miałam okazję przebywać i o której chcę Wam troszkę opowiedzieć. Pokażę Wam też osiedle tak kolorowe, że nawet daltoniści potrafią docenić wielobarwność tamtejszych roślin, domków i fikuśnych dekoracji świątecznych. Pod koniec filmiku większość z Was będzie już pewnie gotowa przeprowadzić się w te tereny, więc chętnie ostudzę Was ten nagły zapał, prezentując cennik tych posiadłości. W skrócie, gdzie to jest, jak się tam dostać, ile to kosztuje, jak zrobić, żeby tyle nie kosztowało, czy w ogóle warto, a jeśli tak, to kiedy najlepiej? Brzmi zachęcająco? Tak czy tak? Więc zaczynajmy! Miasteczko Fort Myers Beach znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu Florydy, na wyspie Estero. Populacja liczy ponad 7 tysięcy mieszkańców i rośnie. Miejsce to często jest wybierane jako cel wakacyjno-turystyczny z tych oto powodów. Fort Myers Beach ma najwięcej godzin słonecznych w całej Florydzie i bije na łeb Miami czy Key West. Oraz ponad 265 dni słonecznych w roku. Miasto posiada około 7 mil pięknych, piaszczystych plaż. 26 wejść publicznych na owe plaże, świetnie rozwiniętą sieć parkingów oraz całe zaplecze turystyczne typu chodniczki, ławeczki, skwerki, piękne rabaty, oświetlenie miasteczka. Jest też sporo starych drewnianych budynków pomalowanych na piękne pastelowe kolory. Są to sklepy, restauracje, bary, lodziarnie. Wszystko w stylu starej Florydy. Atmosfera w centrum jest naprawdę luźna, wakacyjna i sprzyja nic nie robieniu i nic nie przejmowaniu się. Jeśli przypadkowo wypijesz o jedną margaritę za dużo, możesz na przykład zostać przekonany do kupna niezbędnego Ci przecież żywego żółwia wodnego, taki po prostu wymarzony. I wszystko w tym samym sklepie. Wejście na plażę należy zacząć od przejścia przez Fort Myers Pier, czyli molo, który na 560 feet wbija się w Zatokę Meksykańską. Po lewej stronie znajduje się restauracja, z której zapachy szybko przypomną Ci, jak bardzo już jesteś głodny i że wypada skosztować jakiejś smacznej rybki lub owoców morza. Jeśli jednak choć na chwilę zdusisz w sobie myśl o kolejnym posiłku, kontynuuj swój spacer i podziwiaj dziwnie zachowujące się pelikany, które zanurzają się w wodę, tak jakby były pod wpływem. Ptaszkami. Pewnie taka, że ten mały podkrada im rybę, albo nie wiem, ale wielokrotnie widziałam, że jest drugi tak jakby asyście, nie wiem. Może jak ktoś wie, to dajcie mi znać, o co to chodzi. Są bardzo zabawne. O! Idziemy w dół. Możesz też spacerować i przyglądać się innym, udając jednocześnie, że nie widzisz, jak inni przyglądają się Tobie. Można porobić fajne fotki, nagrać coś na YouTube, sprawdzić,
czy stojący na molo od wielu, wielu godzin rybacy w końcu coś złowili lub wyjaśnić, dlaczego nic nie bierze. Na molo najbardziej zainteresowała mnie mała budka z przynętami i kompletnie niepotrzebnymi pamiątkami, takimi, których na pewno nie kupisz sobie, ale może komuś wyjątkowemu. Komuś, kto nie mógł z Tobą dzisiaj odwiedzić tego miejsca. Komuś, kto zasłużył na upominek, który od czasu do czasu przypomni, że ominęła go wycieczka. To piękne miejsce, no i oczywiście odpowiednio zirytuje. Będąc już na plaży, można wypoczywać na ciepłym piaseczku, wypatrywać delfiny, schładzać się w oceanie, podziwiać zachody słońca lub pominąć to wszystko i po prostu gapić się w swój telefon. Hej, czy zgodzicie się, że takie kolorowe miasteczko może budzić w człowieku pozytywne nastroje i zachęcać do szwendania się tymi uliczkami i kilkukrotnemu odwiedzaniu tych samych sklepów z pamiątkami oraz zastanawianiu się, czy jeśli nie wiem, co to w ogóle jest, może oznaczać, że tego nie potrzebuję? Z uwagi na fakt, że Fort Myers Beach odwiedzałam w okresie Bożego Narodzenia, w sklepach można było zobaczyć, w jakim stylu Floryda ubiera swoje choinki. I styl ten bardzo mi się podobał. Natomiast z uwagi na fakt, że na Florydzie to jednak prezydent Trump zdobywa większość głosów, sklepy proponują właśnie takie oto koszulki i innego typu pro-Trump akcesoria. Uwaga, osoby pragnące zakupić na przykład koszulkę z panem Bidenem, starałam się coś dla Was tutaj znaleźć, ale nic nie było. No ale znalazłam coś też bardzo nieoczekiwanego. Polska flaga, uwaga, w środku Florydy. No i oczywiście wspomniane wcześniej żółwie wodne. Tym patriotycznym akcentem kończę naszą dzisiejszą wizytę w centrum miasta, do którego jeszcze na chwilę później wrócimy. Zapraszam Was teraz do naszego mini-resortu cudownej mariny, która znajduje się jakieś 10 minut krótkiej jazdy samochodem i już oferuje najlepszą formę wypoczynku, jaką ja osobiście mogę sobie wyobrazić w tym miejscu. I uwaga, w całkiem przystępnej cenie. Adres i namiary na jej bardzo sympatycznych właścicieli widzicie na ekranie. Polecam. Pokażę Wam naszą chatę. Fajny mały resorcik, marina. Właściwie dopiero co otwarta, nowy właściciel. Tutaj wszystko pięknie, przepięknie
przygotował i my byliśmy jednymi z pierwszych gości. Także cały czas tutaj widzę, każdego dnia coś się zmienia, każdego dnia coś dodają, ale już Wam pokażę najbardziej takie fajne rzeczy. Dno, czyli tam, gdzie normalnie są kamyczki, wyłożone jest muszelkami. To akurat jest częste, tutaj na Florydzie widzieliśmy to w wielu miejscach. Tu jest taka mała przystań na śniadanko, które jest rano serwowane. I myślę, że drinki też tu są serwowane, ale jeszcze tego nie doświadczyłam. A tam basenik. No i byliśmy jedynymi osobnikami na basenie. Oczywiście woda jest podgrzewana, bo jest grudzień i akurat dzisiaj mamy dość chłodny dzień. Mało chętnych na kąpiel, ale no takie wariactwo jak ja, nasze dzieciaki nie skorzystają. Basen jest po prostu nowiusieńki. To wszystko wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. No i to są cały czas jeszcze małe roślinki. To wszystko urośnie, a wtedy będzie tak naprawdę no, jak w dżungli. Już nie będę tutaj przedłużać, nagrywając każdą roślinkę, bo to moja taka obsesja. Już wiecie, ale tak mniej więcej pokażę, jak wygląda. I to jest taki całkowicie średniej klasy hotelik i bardzo przyjemny. Także można zrobić sobie pranie, jak jesteście tutaj dłużej. Floryda to takie miejsce, gdzie człowiek z naturą naprawdę stara się jakoś współgrać i sprawia, że to wszystko jest piękne, bo te kraje karaibskie no, są piękne same z siebie. Tam oczywiście ta roślinność sama się pewnie gdzieś sadzi i dojrzewa, a tutaj jest takie połączenie właśnie ręki ludzkiej i boskiej i wygląda to cudownie. Tak jak widzieliście w tych bogatszych domach, jakie tam są przepiękne te rabaty, no to mózg siada naprawdę. A tu też całkiem swoja. Tutaj są takie fajne paleniska, można sobie wieczorem usiąść, zapalić ogień. Są rowerki, kajaki, deski do pływania, na której zresztą chcę nagrać fajny trening, więc mam nadzieję, że jak Was przekonam do tego typu sportu, to też kiedyś spróbujecie te ćwiczenia na desce. No i słuchajcie, tutaj przypływają delfiny, tutaj i przypływają maneti. To są takie krowy morskie, bardzo przytulne zwierzęta. Może uda się go też uchwycić, już jednego mamy, więc będę chciała to gdzieś wrzucić do tego filmiku. Wiecie co, mimo wszystko, że ponoć wszystkie pokoje są zarezerwowane, w ogóle nie widzimy naszych sąsiadów. O, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. To jest sand dollar, czyli taka muszla, którą można tu znaleźć na Florydzie. Nam się jeszcze nie udało, ale wygląda ona mniej więcej tak. Oczywiście ta jest nieprawdziwa i one chyba w takich wielkościach nie występują. Fajnie? Chyba myślę niczego sobie, jak na grudzień. Co nam najbardziej spodobało się w tym miejscu, to następujące fakty. Marina jest położona bardzo blisko centrum miasteczka. Na tyle blisko, że możecie tam jeździć kilka razy dziennie lub tak jak my, raz, aby poplażować, a potem drugi raz, żeby obejrzeć zachód słońca i poszwendać się uliczkami wieczorem. Nowy właściciel Mariny naprawdę dokłada wszelkich starań, żeby miejsce było w tip-top shape. Czytaj, piękne. Czyste pokoje, w całkiem niezłej cenie, w pokoikach oprócz łazienki znajduje się lodówka, mikrofalówka lub nawet kuchnia. Dosłownie wszystko niezbędne, żeby przygotować swoje własne posiłki. Jest też komplementarne śniadanko na świeżym powietrzu.
oraz możliwość skorzystania z grilla i upieczenia w nim świeżo złowionej rybki lub kurczaka kupionego w pobliskim Walmarcie, jeżeli akurat ryby nie będą brały. W tym miejscu chciałam uchwycić kolejny spektakularny zachód słońca, a udało się równocześnie uchwycić całkiem cwaną czaplę. No i bardzo cierpliwą, to jej trzeba przyznać. W ogóle się nie boi. Okej, najpierw miałam nadzieję, żeby nie uciekła, ale teraz jak ona się nie boi, to zaczyna to być podejrzane. Ale jest fajna. Zniży się do jej poziomu, ale jest fajna. Na. Elegancji. Ale czemu? Myśli, że będzie ryba, tak? A. Kobieto, ja już na tą rybę czekam od 8 dni. Też mam takie długie nogi. Też się czesałam, stroiłam i... Tak, korale ma. No, myślisz, że co? Nie jest taka prosta sprawa. Ale gwiazda. Ma cierpliwość. Jak widzieliście podczas mojego spacerku po rezorcie, znajduje się w nim wszystko, czego nasze dzieciaki potrzebują, żeby mieć tutaj dużo, dużo radochy. Jest śliczny basen z podgrzewaną wodą, wygodne leżaki idealne na poranną kawkę. Dla starszych dzieci są też rowery, które można sobie wypożyczyć i zwiedzać piękną okolicę, którą też Wam za chwilę pokażę. Są kajaki oraz paddleboards, z których można sobie bezpłatnie korzystać. I nie tylko kręcić się po wodach mariny, ale i spotkać manatee, czyli krowy morskie, które często tam podpływają. Jednej pięknej nocy, kiedy siedzieliśmy sobie przy ognisku, nagle z wody wynurzył się delfin. Ale nie wiemy tego tak na 100%, ponieważ jedyny świadek tego wynurzenia, jakby to ująć,
już był po kilku. Na pomoście można leniuchować, opalać się lub poćwiczyć. W tym miejscu zapraszam Was na treningi, które mi udało się nagrać w tej lokalizacji. Polecam szczególnie trening na desce, ale to już dla osób, które potrafią na niej balansować. Bliskość mariny do centrum pozwalała nam na powrót w to miejsce jeszcze tego samego dnia. Tym razem chcę Wam pokazać, jak wyglądają inne domki letniskowe na wypadek, gdyby bliskość do linii brzegowej była Waszym priorytetem. Za wynajem większego domku blisko linii brzegowej będziecie musieli zapłacić jakieś $540 za dobę, natomiast pojedyncze pokoje można wynająć już od $180 i w górę. Do tej ceny musicie oczywiście doliczyć podatki, dodatkowe opłaty typu rezerwacja i sprzątanko, co może spokojnie wynieść ponad $500. Średnia cena domu w Fort Myers Beach, uwaga, nie mylić z Fort Myers, które też jest na Florydzie, to $462,000. Ceny rosną z roku na rok, ponieważ bardzo wiele osób wybiera właśnie Florydę na swój drugi dom lub na swój jedyny dom. Kondominia jednopokojowe zaczynają się od $285,000, a dwupokojowe $370 i w górę. Pamiętajcie natomiast, że kondominia niestety mają association, czyli taką naszą polską spółdzielnię, a tu ceny są po prostu zwariowane. Za fajny domek blisko linii brzegowej lub na linii brzegowej będziecie musieli zapłacić od $1,000,000 w górę. Spacerujemy jednym z takich mniejszych osiedli na Florydzie. Jest bardzo zimno, więc właśnie ten dzień poświęcimy na takie właśnie pelętanie się po czyichś osiedlach. I jest przepięknie, nawet takie mniejsze, zobaczcie, domki. Mają przecudowne tutaj te rabaty z tymi roślinami, których w ogóle nawet niektórych nie rozpoznaję. No a skrzynki na listy, kiedy wyglądają jak coś takiego. W końcowej części postanowiłam oszczędzić Wam mojej narracji i zostawiam Was samych z przepięknymi widoczkami z tej właśnie uliczki. Mam nadzieję, że choć na trochę przybliżyłam Wam to miejsce i zachęciłam do odwiedzenia właśnie Fort Myers Beach.
W następnym vlogu odwiedzimy kolejną zarąbistą plażę w Naples i też pokażę Wam całe miasteczko. Jest jeszcze bardziej urokliwe, także koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby tego filmiku nie pominąć. Zapraszam jak zwykle do wspólnych treningów i do subskrypcji mojego kanału. Finally right. With you and I, the future is bright.